Minęły prawie 2 lata, odkąd nagrałem pierwszy film na temat tego oto bardzo dziwnego noża, czyli Hasgepan. Jednak przez te 2 lata zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim zmienił się sam nóż, ponieważ mamy jego nową wersję. Jest to nowy nóż Hasgepan, inaczej również brandowany jako nóż Matsumoto. Ja jednak kupiłem tego Haska. I przez te 2 lata zmieniła się również jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli moja wiedza oraz moje posiadane urządzenia do testów tego rodzaju noży. Dzięki czemu mam nadzieję, że dzisiaj raz na zawsze porozmawiamy sobie o tym nożu i zobaczymy, do czego on się nadaje, a do czego nie nadaje się w ogóle. Bo jest to nóż, który teraz dosłownie podbija internet. I ilość reklam, czy to Haska, czy Matsumoto, które widzę i które wy również mi podsyłacie, są wręcz zatrważające. Więc jak wygląda ten nowy nóż? Zapraszam do oglądania. Na sam początek porównanie. To jest stary nóż Hasgepan, a to jest nowy nóż Hasgepan. Zmienił się i to bardzo, prawda? Mamy inny styl, mamy inny szlif, mamy jeszcze inną tak naprawdę powłokę, która ma imitować takie uderzenie po młoteczkach. Mamy tak naprawdę całkowicie inną rączkę i przede wszystkim, co niestety bardzo mocno odczułem podczas ostrzenia tego noża, mamy tego rodzaju wykończoną tylną część naszego ostrza. Mamy tutaj wręcz taki hak, który jest po prostu beznadziejny. Ale trzeba przyznać, że wygląda to inaczej, wygląda to świeżo, wygląda to jakby to był jakiś nowy nóż, jakby to była prawdziwa rewolucja, bo w taki sposób jest to reklamowane. Zaczynamy od ceny. Jak myślicie, ile taki nóż może kosztować? Kiedy wejdziemy sobie na ich stronę, to wita nas bardzo wielki baner o nazwie zniżka minus 70%, ostatnia szansa, ostatni dzień na skorzystanie z wielkiej promocji, zdobądź minus 70% zniżki. Ja wam tylko powiem, że wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu też miałem ostatni dzień na minus 70% zniżki. 2 lata temu, jak kupowałem pierwszą wersję noża, też miałem taką zniżkę. Mam chyba dużo szczęścia. Więc zobaczmy, ile to kosztuje. Jeden taki nóż oficjalnie kosztuje, uwaga, 396 zł i 67 groszy, czyli prawie 400 zł. Ale nie dzisiaj, bo my mamy 70% zniżki, więc zamiast prawie 400 zł zapłacimy jedyne 119 zł za taki piękny nóż. Ale, przemyślcie to dobrze, bo zamiast jednego takiego noża za 119 możecie kupić na przykład 4 noże, które łącznie już nie będą kosztować prawie 1000 zł, a jedyne 296 zł. Okazja życia, co nie? Według tej strony pan Norbert z Polen, koszarni Polska, właśnie kupił 3 noże Hask. I według tej strony najpopularniejszy wybór to właśnie kupno 4 takich noży. Aby kupić sobie i podarować rodzinie ten gówniany prezent. Oj, za chwilę dojdziemy do tego, dlaczego tak powiedziałem. Na stronie mamy napisane: piękne i unikalne noże Hask to podstawowe narzędzie każdego szefa kuchni. Ja nigdy nie widziałem szefa, który miałby taki nóż, ale niech im będzie. Opracowaliśmy najlepsze noże dla szefów kuchni, jakie widział świat. Czy ktoś z was może mi powiedzieć, czy tego rodzaju stwierdzenia są w ogóle legalne w formie takiej oto reklamy? Jak oni sprawdzili, że to jest najlepszy nóż dla szefów kuchni, jakie widział świat? Bo dla mnie osobiście jest to jeden z najgorszych noży kuchennych, jakie używałem. No ale ja nie jestem szefem kuchni. To się nie znam. Każdy może mieć swoją własną opinię, prawda? Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej zapewnia ostry nóż wysokiej jakości przez wiele lat. To, że tłumaczenie jest na tej stronie bardzo dziwne, na razie pominiemy. Zaczniemy od stali nierdzewnej. Zasada na rynku noży jest bardzo prosta. Jeśli producent nie chwali się dokładnie, jaką stal używa do wytworzenia swojego noża, to ja osobiście takie noże po prostu pomijam. Wykorzystana stal w nożach to jest przeogromny wydatek na stworzenie takiego właśnie noża. I jeśli ktoś inwestuje w dobrą stal, dobrze ją zahartuje i dobrze ją ogarnie, to gwarantuję wam, że będzie się dokładnie chwalił tym, jaka stal jest w środku. Tutaj mamy po prostu stal nierdzewną wysokiej jakości. Jaką? A kogo to obchodzi? No ale oczywiście trzeba co nieco jeszcze powiedzieć o rękojeści. Więc co powiecie na wysokiej jakości rękojeść z drewna bokowego? Jest prawdopodobnie najwygodniejszą i najbezpieczniejszą rękojeścią, jaką kiedykolwiek stworzono. Tutaj przynajmniej mamy słowo prawdopodobnie. I te noże są wyjątkowe pod każdym względem, bo jak tutaj czytamy, wszystkie noże Hask są ostre jak brzytwa. Gówno prawda, nie są. Brzytwa w standardzie BES ma ostrość w okolicach 50, 60, 70 gramów. A kiedy wezmę jakąś bardzo ostrą żyletkę, to siła potrzebna do przecięcia tego testowego filamentu wynosi okolice 30, 40 gramów. Więc jaką ostrość ma ten nóż, skoro brzytwa ma mieć okolice 70? Ano ten ma ostrość fabrycznie w okolicach 180 gramów. I to nie jest zły wynik. To jest wynik całkowicie standardowy, nawet taki, który mogę lekko pochwalić. Jest to wynik odrobinkę tak naprawdę lepszy od typowych noży marketowych europejskich. Do takiego poziomu są one ostrzone. Więc prosto po wyjęciu z pudełka ten nóż jest relatywnie ostry, a dla osób, które o nożach bardzo mało wiedzą, a co za tym idzie, raczej też średnio o nie dbają, no to taki nóż może się wydawać prosto po wyjęciu z pudełka na naprawdę ostry. Ale jak brzytwa? No chyba nie. Najlepszy na świecie nóż szefa kuchni o niezrównanej
precyzji. Raz jeszcze ponawiam pytanie, bo jestem szczerze bardzo ciekawy. Czy tego rodzaju stwierdzenia, bez jakichkolwiek gwiazdek obok, bez jakiegokolwiek odniesienia do jakichś, nie wiem, być może badań, jest w ogóle legalna? Przypatrzmy się teraz temu nożowi, bo jest na co się patrzeć. Jest to nóż, który wygląda po prostu unikatowo i to trzeba tutaj przyznać. Proste po wyjęciu z pudełka, pierwszą rzeczą, którą tak naprawdę poczujemy, to waga. Jest to nóż bardzo masywny i bardzo ciężki, jak na długość jego ostrza. Waży on ponad 170 gramów, kiedy noże o podobnej długości ostrza ważą tak naprawdę nawet 70, 80, 90 gramów. Wagę tego noża robi między innymi szerokość, ponieważ ten nóż jest bardzo, ale to bardzo szeroki. Ma dosyć mocny szlif i naprawdę bardzo gruby grzbiet. Z dosyć grubą tak naprawdę rączką, która dla mnie osobiście jest w miarę wygodna. Sam balans tego noża idzie bardziej w stronę tyłu, więc tego oto rodzaju standardowy chwyt będzie tutaj działał lepiej niż tego oto rodzaju chwyt, który ja zdecydowanie bardziej preferuję. Ale tutaj mamy również dziurkę, która mogłoby się wydawać, że jest w ogóle nieważna. Ale skądże? Ponieważ ten nóż posiada precyzyjny laserowo wycięty otwór na palet wskazujący, zapewniający doskonałą kontrolę. Tutaj każdy może mieć inne podejście, ale według mnie tego rodzaju używanie noża dla mnie jest po prostu beznadziejne i czuję, że mam znacznie mniejszą kontrolę niż nawet tego rodzaju uchwyt, który normalnie bym wykorzystywał. To jest dla mnie przedłużenie ręki. To jest jakieś dziwne, nie wiadomo co. I skoro mówiliśmy o ostrości i o szerokości oraz o kontroli, to przejdźmy do bardzo ważnego aspektu. Bo to, ile siły musimy włożyć, aby coś przeciąć, nie zależy tylko i wyłącznie od tego, jak ostrą mamy krawędź tnącą, a również od tego, jak wygląda cała reszta noża. Szlif danego noża oraz oczywiście jego ostateczna grubość to są aspekty bardzo, ale to bardzo ważne, które mówią nam, czy coś przekroi się łatwiej, czy ciężej. Postanowiłem zrobić taki test, gdzie wezmę dwa noże. Obydwa te noże zostały przeze mnie ręcznie naostrzone i je zweryfikowałem. Miały one ostrość w okolicach 120-130 gramów. Tak, aby przynajmniej ten wynik był między tymi nożami bardzo podobny. Ostrzenie tego noża Husk na kamieniach jest niestety jedną wielką mordęgą. Ostrzenie noża, który jest tak bardzo zakrzywiony, wymaga tego, abyśmy bardzo często podczas ostrzenia ten kąt danego noża zmieniali. A największym problemem jest ten haczyk z tyłu, który według mnie jest całkowicie bezsensowny i dla mnie osobiście jest niczym innym jak dekoracją, rzeczą niepraktyczną, ponieważ tej końcówki ja po prostu nie byłem w stanie tutaj naostrzyć. Dzieje się tak, ponieważ koniec tego haczyka w rzeczywistości wystaje nam przed rękojeść. Więc kiedy chcemy ten nóż ustawić sobie na kamieniu tak, aby naostrzyć końcówkę tego noża, ten jakby haczyk, to musimy go absurdalnie wręcz wygiąć w drugą jeszcze stronę, żeby w ogóle do tej części ostrza dotrzeć. Więc ja dałem sobie spokój, ponieważ gdy ten nóż trzymałem normalnie i ostrzyłem go na kamieniu, to próba naostrzenia haczyka kończyła się tym, że dosłownie zdzierałem moją drewnianą rękojeść, bo ona po prostu blokuje dostęp do tego haczyka. Design tego noża dla mnie osobiście to nic innego jak pokazanie, co znaczy słowo brak funkcjonalności albo estetyka ponad funkcjonalność. To jest właśnie ten nóż. Więc wróćmy do tego testu krojenia. Wziąłem cebulę, ponieważ cebula jest trudna do przekrojenia. Jest wysoka i jest twarda, a to jest tak naprawdę najgorszy możliwy wróg tego rodzaju noży, które są naprawdę grube. Kiedy w coś się wkrajamy, to na początku wystarczy ostrość naszego ostrza, żeby coś się wciąć. Ale później, kiedy musimy już jeszcze dalej pchać, to okazuje się, że tego rodzaju noże, które są bardzo szerokie, muszą bardzo mocno jakby rozszerzać tę cebulę, żeby wchodzić coraz to głębiej. A co tym idzie, siła potrzebna do przecięcia takiej cebuli za pomocą tak szerokiego noża jest zauważalnie, jest znacznie wyższa niż przecięcie tej cebuli za pomocą noża, który teoretycznie ma bardzo podobną ostrość, ale jest znacznie chudszy. I to jest bardzo prosta zasada. Nóż chudszy zawsze będzie wymagał mniejszej siły do przecięcia czegoś niż nóż grubszy. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ten test nie jest idealny. Starałem się kroić naprzemiennie, zrobiłem tyle prób, ile tylko mogłem, żeby mieć jak najlepszą średnią. A do tego wszystkiego moja waga zbyt wolno aktualizuje swoje wyniki na ekranie. Jednak i tak szczerze uważam, że nawet ten test zrobiony w takich zwykłych domowych warunkach pokazuje wam, jak ogromna jest różnica między krojeniem czegoś takiego nożem szerokim i grubym, a za pomocą noża chudego. Ja oczywiście tam po prostu nóż pchałem, żeby zignorować wszystkie inne czynniki, ale dosłownie identycznie będzie to działać w przypadku tradycyjnego krojenia za pomocą ruchów do przodu, do tyłu, czy do tyłu, do przodu, jakkolwiek lubicie. Zawsze będzie tak, że nóż z tak szerokim szlifem, który jest po prostu tak grubaśny, będzie tej siły do przecięcia czegoś potrzebował więcej, bo po prostu podczas krojenia będzie musiał to wszystko rozszerzać. Więc miejcie to na uwadze, ponieważ z noży chudych w przypadku krojenia czegokolwiek twardszego korzysta się dla mnie osobiście znacznie lepiej, znacznie przyjemniej. Wróćmy do tej strony, bo tam musimy poczytać o jeszcze innych rzeczach, które są oczywiście przypisane temu nożowi. Tajniki rzemiosła przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wykorzystujemy najwyższej jakości stal nierdzewną do produkcji bezkompromisowych, wytrzymałych i pięknych noży, zainspirowanych znaną od zarania dziejów
japońską tradycją. I ja się pytam, gdzie wy tutaj widzicie japońską tradycję? Dajcie mi przynajmniej jedną nazwę stylu japońskiego noża, który jest podobny do czegoś, co jest tak bardzo zakrzywione. Temu nożowi paradoksalnie najbliżej jest do tego rodzaju zakrzywionych noży stworzonych do siekania na przykład jakichś ziół. Praktycznie tylko i wyłącznie do tego, moim zdaniem, on się nadaje. Nie bez powodu noży kuchennych o tak ogromnym zakrzywieniu praktycznie na rynku nie ma. Bo ten styl to nie jest żadna rewolucja. To jest tworzenie czegoś unikatowego i nietypowego, żeby przyciągało wzrokiem. Żeby każdy, kto na to popatrzy, powiedział: o wow, ja nigdy takiego noża nie widziałem, ale to musi być jakieś coś nowego, ciekawego, nietypowego. Muszę to spróbować. Albo jeszcze gorzej, może ktoś pomyśleć: o wow, może kupię ten nóż komuś jako prezent. Dlaczego tak bardzo na to zakrzywienie narzekam? Ponieważ kiedy kroimy cokolwiek na desce nożem, który jest tak bardzo zakrzywiony, to zdamy sobie sprawę, że tylko i wyłącznie bardzo mała część tego noża dochodzi tak naprawdę do samego końca tej deski. A to niestety kończy się tak, że jeśli cokolwiek sobie kroimy czy siekamy takim standardowym, zwykłym ruchem do krojenia, to wiele naprawdę rzeczy, wiele warzyw jest nie do końca dokrojonych. Jest to bardzo rzecz problematyczna, rzecz bardzo dla mnie osobiście frustrująca i rzecz bardzo niewygodna. To jeden z wielu powodów, dla którego powiedziałem, że dla mnie osobiście jest to jeden z najgorszych kuchennych noży, jakie kiedykolwiek testowałem. Niezależnie od tego wszystkiego, jak on wygląda i tak dalej. Ja patrzę tutaj na funkcję i osobiście nie widzę ani jednego powodu, dla którego naprawdę miałbym używać tak zakrzywionego noża w kuchni. Bo jedyne, do czego ja widzę zastosowanie tak bardzo zakrzywionych noży, to właśnie korzystanie tego jako do siekania jakichś ziół i używanie go w ten sposób. Każdy nóż Husk jest starannie wykonany w oparciu o 138-etapowy proces. Przed wysyłką każda wyprodukowana sztuka jest poddawana rygorystycznym testom. To ja bym chciał, żeby moja sztuka jeszcze raz tym testom została tak naprawdę oddana, ponieważ w tych oto rowkach znajduje się coś, co wygląda na jakieś ogniska rdzy. Z miłości do sztuki tworzenia noży. Nóż Husk zrodził się z pasji dla sztuki kulinarnej. Życzę wam wszystkim, którzy to oglądają, abyście nigdy w życiu nie mieli takiej pasji do czegokolwiek, co robicie, jak ci ludzie do stworzenia takiego gówna. Naszym celem było zrewolucjonizowanie rynku poprzez wprowadzenie pierwszego na świecie specjalistycznego noża kuchennego o wyjątkowym ostrzu. No jest wyjątkowe. Naprawdę jest wyjątkowe. To jest jedno z najgorszych ostrzy, jakie w życiu używałem. Brawo! Zacznę klaskać. Tradycyjne metody produkcji noży połączone z nowoczesnym podejściem zaowocowały niezrównanym nożem szefa kuchni. Ostrość kontra wygoda. Dlaczego nie jedno i drugie? Dlaczego nie macie ani tego, ani tego? Wygoda to jest ostatnie, co mi przychodzi do głowy, kiedy biorę ten nóż do ręki. A ostrość? No fabrycznie jest akceptowalnie. Brawo, ale nie jak brzytwa. A miało być jak brzytwa. I porozmawiajmy sobie teraz o tym, co szefowie kuchni Huska mają do powiedzenia na temat tych noży. Na początek pani Ewa Nawrocka, szef kuchni. To najbardziej rozpowszechniony styl noży kuchennych wśród zachodnich szefów kuchni. Im idę niżej w tę stronę, tym coraz absurdalniej ona wygląda. Zaokrąglone ostrze z podkreśloną krawędzią, zwieńczoną ostrym czubkiem, doskonale nadaje się do krojenia za pomocą kołyszącego ruchu. Brawo! I to jest to, do czego tego rodzaju styl się nadaje. No i jeszcze w dolnym prawym rogu mam napisane: współpraca sponsorowana. No szczerzy są, prawda? Bardzo. No to sprawdźmy sobie następną osobę, pana Eugeniusza Barańskiego, szef kuchni. No walnę stereotypem, na pewno jestem w błędzie, ale ten pan nie wygląda, jakby miał na imię i nazwisko Eugeniusz Barański. Ale podoba mi się ten klasyczny japoński styl z głownią stałą i widocznymi nitami. O Boże. Sprawdźmy sobie, kim jest tak naprawdę ten pan. A ten pan ma nawet bardzo ładnie wyhaftowany Husk Japan. Więc skąd jest ten pan? Klikamy prawym na jego zdjęcie. Klikamy wyszukaj obraz za pomocą Google. Troszkę to trwało, ale udało mi się to znaleźć. Jesteśmy na stronie iStock by GetImage, czyli na zwykłej stronie stokowej, gdzie płacimy za dostęp do jakichś zdjęć, które chcielibyśmy gdzieś wykorzystać. I mamy tutaj naszego pana. To jest dokładnie to zdjęcie, które zostało wykorzystane na stronie Huska. Jak widzicie, ten pan jednak nie ma wyhaftowanego tutaj Husk Japan. A sam pan nie jest panem Eugeniuszem, szefem kuchni, tylko jest panem ze stoka, któremu ktoś po prostu zrobił zdjęcie po to, żeby sprzedać je właśnie na takiej stronie. I ja nie wiem, czy wy wiecie, jak działają tego rodzaju strony stokowe, ale jest tam bardzo dużo ograniczeń, które trzeba spełnić. Musimy pamiętać, że te osoby zgodziły się być tylko modelami w sesji zdjęciowej na stoka. Przypisywanie im jakiegoś imienia i nazwiska, modyfikowanie zdjęć tak, że nagle mają twój produkt w ręce czy logo na fartuchu i wstawianie takich zmienionych zdjęć z jakimiś dziwnymi wizerunkami obok tekstu, gdzie jakaś osoba poleca dany nóż, jest po prostu obrzydliwe. Niezależnie nawet od tego, jak taka akcja w ogóle wygląda prawnie, gdyż nie mam prawniczej wiedzy. No ale dobra, raz im się zdarzyło, no możemy wybaczyć, prawda? Jeszcze ten haw tutaj dodany. To sprawdźmy następnego szefa kuchni, pana Bartosza Sztumskiego, szef kuchni.
Ostrze ma odpowiednią krzywiznę, na której można wygodnie użyć środkowy palec. Niech mi ktoś z was powie, gdzie ja tutaj mogę środkowy palec położyć na tym ostrzu. Jak ja mam ten nóż tak używać? I widzimy tutaj pana Bartosza, który, co ważne, trzyma ten nóż Hasgiapan. Trzyma go. Czyli jest prawdziwy. Prawy. Wyszukaj obraz za pomocą Google. I na samej górze nam się pokazało free pick. Co to takiego może być? No kto by się spodziewał, że również jest to zdjęcie ze stoka. Nasz pan Bartosz nagle już nie jest panem Bartoszem, prawdopodobnie. I to zdjęcie również odbite w poziomie, tak więc wygląda dosyć ciekawie. Ale co to? On naprawdę trzyma nóż w ręce. Tylko jakiś inny. Ktoś mu nóż nawet w ręce podmienił i wykorzystał go jako twarz współpracy sponsorowanej, która poleca nóż Husk. To jest obrzydliwe. To jest po prostu obrzydliwe. A ta firma się rozwija. I to w naprawdę bardzo szybkim tempie. Ponieważ kiedy kupiłem ten nóż, to w opakowaniu oprócz samego noża była również swego rodzaju ulotka reklamowa, że mogłem kupić inne rzeczy, jak na przykład jeszcze inny nóż, kamienie do ostrzenia. Coraz więcej rzeczy się pojawia. To jest po prostu obrzydliwe. To, co oni na tej stronie robią. I mamy tam napisane bardzo ważne zdanie. Sięgnij po japoński nóż Husk. Jak myślicie? Czy nóż Husk Japan jest japoński? Oczywiście, że nie. Jest robiony w Chinach. Co możemy bardzo łatwo sprawdzić, ponieważ na opakowaniu bardzo małym druczkiem, ale jest napisane, że jest to zrobione w PRC. Czyli w Chinach właśnie. Sięgnij po japoński nóż Husk. Poniżej mamy opinię klientów. Już nawet nie będę mówił o tym, że mamy tutaj stare noże, stare zdjęcia noży. Ale jedną opinię klienta muszę wam przeczytać. Pan Dawid Kiełtyka napisał. Kupiłem go dla mojego syna, który był szefem kuchni, ale nie jest w stanie pracować, ponieważ stracił władzę w prawej ręce. Dzięki temu nożowi może używać lewej ręki. Od tego czasu zaczął używać go prawą ręką przy pomocy paska. Dawno nie widziałem go tak uśmiechniętego, nóż jest tak dobry, że kupiłem sobie taki sam, dziękuję. Niedawno mieliśmy kebaby, które leczą, teraz mamy noże, które leczą. Wszedłem też na stronę Matsato, która ostatnio jest dosyć mocno promowana na różnych socjalowych, mobilnych aplikacjach. I tutaj również mamy stronę, która wygląda bardzo podobnie. Zniżka 70%, ostatnia szansa, ostatni dzień na korzystanie z wielkiej promocji. Mamy bardzo podobne kolory, mamy bardzo, bardzo, bardzo podobne zdjęcia, bardzo podobny format. No kurczę, wiele rzeczy jest tak naprawdę bardzo, 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 ale to bardzo podobnych. I mamy tutaj nawet naszego pana Eugeniusza, który przed chwilą reklamował Huska, teraz reklamuje Matsato. Mamy naszą panią Ewę Nawrocką, która zrobiła to samo i mamy pana Bartosza, który też zrobił to samo i teraz reklamuje Matsato. A nasz pan Eugeniusz ma teraz wyhaftowane Matsato zamiast Huska. Super, co nie? To jest po prostu obrzydliwe wszystko. I mamy opinię klientów. Mamy tutaj, co ciekawe, nowe zdjęcia, moi drodzy. Uwaga, nowe zdjęcia. To jest już ta nowa wersja tego noża. Tylko wiecie, co jest najlepsze? Spójrzcie proszę na imiona i nazwiska tych oto klientów, którzy kupili nowe noże od Matsato, a teraz spójrzcie na imienia i nazwiska klientów, którzy kupili noże Husk Japan. No ale to przypadek. Zdarzy się. Imiona i nazwiska się mogą powtarzać, prawda? 6 razy z rzędu. Przynajmniej w Matsato wiemy, że to są ci prawdziwi, bo oni są zweryfikowanymi klientami. Wiecie, co by było najlepsze w tym wszystkim? Że gdyby ten nóż nie był reklamowany jako nóż do kuchni, bo według mnie, dla mnie osobiście, to po prostu nie jest nóż kuchenny. On jest do zastosowania kuchennego wręcz beznadziejny ze względu na swój kształt. Ja po prostu nie jestem w stanie się do niego całkowicie przyzwyczaić, nie jestem w stanie go używać. Nawet noża z Ikei zadycha używa mi się znacznie lepiej niż tego czegoś. Tylko jakby to reklamowali jako swego rodzaju nietypowy, dziwny nóż, unikatowy, rewolucyjny, daj to jakiemuś facetowi, poczuje się męsko, no bo to wygląda jak nóż Rambo w ogóle. To taki nóż za, nie wiem, 5-6 dych, myślę, żeby i tak by się jakoś sprzedawał. A kiedy oni to reklamują jako rewolucyjny, najlepszy na świecie, przecież podobno nóż kuchenny, no to ja przepraszam, ale nie jestem w stanie patrzeć na to coś inaczej niż z ogromną wręcz pogardą i ogromnym obrzydzeniem. Dla mnie to jest jeden z najgorszych noży kuchennych, jakie kiedykolwiek w życiu używałem i wynika to tak naprawdę praktycznie tylko i wyłącznie ze względu na jego całkowicie bezsensowny kształt i jego jedyne zastosowanie, jakie znalazłem, to właśnie ten oto ruch do krojenia jakichś mniejszych warzyw czy do jakichś ziół. To ma być po prostu nóż, który ma być masywny, ogromny, inny, wyjątkowy i który ma przyciągać wzrok. I kiedy go zobaczysz, to będziesz chciał go kupić dla siebie albo być może komuś na prezent. I to jest tak naprawdę rola tego sprzętu. I jak widać, działa ona fenomenalnie. Ale ja nie wiem, ile osób z takiego noża do kuchni byłoby naprawdę zadowolonych. Bo ja jedyne, co z tym nożem chcę teraz zrobić, to go położyć na szafce, tak żeby po prostu o nim zapomnieć. Nie powiedziałem jeszcze o twardości tego noża. Ze względu na ten oto wzorek u samej góry, bo inaczej się tego po prostu nie da nazwać. Naprawdę tego się inaczej nie da nazwać. Wygląda to moim zdaniem dosyć tandetnie.
Nie da się niestety zmierzyć twardości tego noża za pomocą mojego tego najlepszego urządzenia do pomiarów twardości, ponieważ ono po prostu wymaga kąta 90 stopni, żeby to było możliwie jak najlepsze. Tutaj raz uzyskiwałem wartości 40 Hz, raz 60 Hz, one nie miały tak naprawdę żadnego sensu. Więc wziąłem moje pilniczki, aby zmierzyć twardość blisko naszego ostrza i tam zauważyliśmy, że pilniczek HRT50 zostawiał minimalne, dosłownie mikroskopijne, ale minimalne zadrapania, zaś pilniczek HRT55 już zostawiał widoczne zadrapania, a pilniczek 60 to już tak naprawdę wgryzał się w taką stal, tak jak mu się to podobało. Więc nawet pod względem twardości tej stali, która tutaj prawdopodobnie wynosi okolice 53, 54, 55 Hz, tak plus minus, bo niestety nie jest to aż tak bardzo widoczne na tej akurat strukturze stali, którą tutaj mamy, no to po prostu nie jest dobry wynik, tak? To po prostu nie jest dobry wynik. To nie jest dobry wynik jak na nóż za 120 zł, przepraszam, za 400 zł, tak? Oceniajmy ten nóż z tego poziomu, ile on kosztuje, znaczy ile ma kosztować, 400 zł. No ja osobiście tego noża za 400 bym nie kupił, za 120 też bym nie kupił, za 50 też bym go nie kupił, może za 20 zł bym go kupił, żeby go postawić na szafce, chociaż szczerze mówiąc nie, po prostu nie. Jestem zniesmaczony całym tym nożem, zniesmaczony całą tą stroną, zarówno Haska, jak i Matsato. To jest po prostu obrzydliwe, w jaki sposób to coś jest reklamowane.